naprzód Państwo widzieli, to może nie będziemy tak bardzo tutaj koncentrować się na... Tutaj córka ułożyła troszeczkę cukierków. Prawda. No, spójrzmy może na fotele. Fotele oczywiście są skórzane. Jak na samochód, proszę Państwa, o przebiegu 196 300 km. No to fotele się naprawdę ładnie prezentują. Zobaczymy drugi fotelik. Przejdźmy teraz do tyłu. Siateczki na zakupy, fotele. Chcę dobrze Państwu pokazać, że te fotele naprawdę są w bardzo ładnym stanie, z zagłówkami, co jest rzadkość w Pontiacach. I przejdziemy teraz do tylnych foteli. Przepraszam. Bardzo fajnie. O, tu widzimy, proszę Państwa, złożone są, prawda? Ciach. Dalej złożone. Jeżeli nie przewozimy akurat teraz 7 osób, 5, 6 osób, no oczywiście kierowca jest 7 zawsze. Proszę. Kilka sekund składamy fotele, a teraz rozkładam. Raz i dwa. Raz, z tej strony jest blokada i dwa. No jak Państwo policzyli, no to zajęło mi to może z 5 sekund. I proszę Państwa, co ja w swoim Pontiaczku, tam mam dalej takiego Pontiaczka, co ja robię? Proszę Państwa, składam fotelik. I mamy konferencyjny stolik. Dwa wejścia na kubeczki. Tutaj jest w miarę płasko i możemy sobie, prawda, albo partyjkę bridge'a lub też zagrać w oczko. Z tyłu jest naprawdę dużo miejsca. Ja teraz zrobiłem, że maksymalnie fotele posunąłem do tyłu. Jest z tego względu mniejszy bagażnik, ale i tak tam sporo wchodzi. Lampeczka, która w nocy nie razi kierowcę, a oświetla dobrze, dobrze oświetla na przykład książkę, gazetę lub też telewizory. Dla prawego pasażera, dla lewego pasażera. Prawda, tu lampki, które się zapalają, tylko jak się włączy ten przycisk, prawda, koło kubeczka. Jeżeli Państwo się pytają, czy ten kubeczek termo no jest gratis do auta, to odpowiadam, że jest, ale również na naszych aukcjach, na Allegro. Można kupić taki kubeczek, narznik na Allegro, miodzik 3. I to by było chyba już na tyle, bo już Państwu naprawdę wiele o tym samochodzie opowiedziałem. Silnik żeśmy słyszeli, jazda próbna również była, więc zapraszam serdecznie do zakupu. I nie tylko.